Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiaj zabieramy Was ze sobą do Lidzbarga Welskiego. To w Lidzbarku Welskim organizujemy rodzinną majówkę detektorystów, w której odbędą się poszukiwania miejsca bitwy wojsk szwedzkich, która odbyła się w 1703 roku i trzecie mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych. Naszą podróż w Lidzbargu zaczynamy od spotkania z burmistrzem, aby dograć szczegóły tego wydarzenia. Po wizycie u burmistrza zabierzemy Was w miejsce zlotu, a także na poszukiwania do lasu, w którym będą prowadzone poszukiwania podczas lotu, a także zabierzemy Was w miejsce, gdzie będą odbywały się trzecie mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych. Najbardziej urokliwe miejsca tutaj w tej okolicy zakreskowane jako B w takim właśnie otulinie leśnej. Plus stadionu, który chyba też jest tutaj trochę dalej. Najbardziej urokliwe miejsca. Szanowni Państwo, mam dzisiaj wielką przyjemność jako burmistrz miasta i gminy Lidzbark zaprosić wszystkich miłośników historii, wszystkich miłośników poszukiwań, ale także miłośników pięknej przyrody. Zapraszam Państwa do Lidzbarka Welskiego. Spotykamy się w połowie maja. Długi weekend majowy, 19, 20, 21 maja. Widzimy się w Lidzbarku. To właśnie na terenie miasta i gminy Lidzbark będą odbywały się trzecie mistrzostwa Polski poszukiwań plażowych. Nie zabraknie pięknej pogody, dobrej atmosfery. Serdecznie Państwa zapraszam. A teraz zabieramy Was ze sobą, aby pokazać Wam, gdzie odbędzie się trzydniowy zlot. Jesteśmy w miejscu, gdzie odbędzie się trzydniowy zlot. To właśnie na tym stadionie spotkamy się wszyscy razem. Powiem Wam taką bardzo ciekawą informację. Miejsce te, tu gdzie stoimy, to dawne koszary wojskowe. Są tu też pozostałości w postaci baraków i tego niepowtarzalnego klimatu z okresu II wojny światowej. Podczas poszukiwań miejsca bitwy wojsk szwedzkich spodziewamy się też odnaleźć bardzo dużo pamiątek z funkcjonowaniem wojsk w tych koszarach. Wyobraźcie sobie, że to miejsce, gdzie jesteśmy, to koszary wojskowe, a okoliczne lasy to miejsce, gdzie właśnie będziemy prowadzić poszukiwania. Niech Wasza wyobraźnia zadziała. Tam może być bardzo dużo różnych rzeczy. Na tym boisku także odbędzie się kino plenerowe. Tutaj za mną jest wiatka, w której będzie można spożywać posiłki. Po obrębie wiaty będą stały stoiska z wykrywaczami metali firmy Nocta, sitami firmy Swager, jak również płynami konserwo i innymi środkami do czyszczenia monet czy naszych znajdek. Możecie śmiało podejść, popytać o sprawy techniczne, jeżeli chodzi o wykrywacze, ustawienia, ewentualny dobór wykrywaczy, jeżeli ktoś by chciał taki nabyć, jak również zaprezentowane sita dotknąć fizycznie i podpytać, które się nadaje do poszukiwań na plaży, które sito można zabrać do poszukiwań w głębokiej wodzie. A środki do czyszczenia to podstawa przy naszej pasji. Musicie zobaczyć, w jakiej formie i w jaki sposób można czyścić nasze znajdki. A biuro zawodów w dniach 19-20 maj będzie w tym oto budynku, który postawiony jest tuż obok stadionu. Natomiast biuro zawodów podczas trzecich mistrzostw Polski w poszukiwaniach będzie na plaży Lidzbargu. Dotarliśmy właśnie w miejsce do lasu, w którym oto będziemy szukać śladów bitwy szwedzkiej, która odbyła się w 1703 roku.
spodziewamy się tutaj bardzo, ale to bardzo dużo różnych ciekawych przedmiotów historycznych. Na dzisiejsze poszukiwania zabraliśmy wykrywacz metali firmy Nocta. Krzysiu będzie go użytkował. Firma Nocta również jest sponsorem nagród w postaci wykrywaczy metali. Będziecie mogli je wygrać podczas naszego 3-dniowego zlotu. Podczas poszukiwań, jak również w trakcie trzecich mistrzostw Polski w poszukiwaniach plażowych. Tak oto wygląda naparsteczek. Osoby, które będą brały udział w naszym zlocie, będą miały okazję z nami poszukać miejsc bitwy szwedzkiej z 1703 roku. A mi wyskoczył taki oto guzik. Guzik z numerem 4, czyli jakiś pułkowy, rangowy. Ciekawe, z jakiego to okresu. Tak się przyglądam temu guziczkowi. Zobaczcie, druga część jest pusta. Brakuje tutaj tego wkładu, gdzie był element mocujący do przyszywania, czyli tego uszka. Natomiast wracając do tego, co mówiła Ewelinka, że w tym miejscu tutaj, gdzie jesteśmy, będziemy prowadzić poszukiwania miejsca bitwy wojsk szwedzkich, które odbyły się w 1703 roku. I teraz słuchajcie, ważna uwaga. Mamy do przeszukania prawie 8 hektarów lasów. 8 hektarów. Podczas jednego zlotu myślę, że to jest nierealne, ale wyobraźcie sobie, my wspólnie, uczestnicy, zapoczątkujemy te badania. Mam nadzieję, że jak przyjedziecie, wejdziemy do tego lasu, to zdziwimy się wszyscy pozytywnie. O czym już mogą świadczyć pojedyncze takie nasze znajdki. Spotkanie na szlaku, wymiana informacji, co kto znalazł. Ewelina znalazła takiego łoto piątaczka, zobaczcie, zleżały. Także nie tylko tutaj są te rzeczy związane z starszym okresem, ale można znaleźć monety współczesne, obiegowe. I dwójeczka PRL. Pogadali, to dalej na poszukiwania. Ruszamy. Jakiś medalik to będzie. To na pewno będzie medalik, bo ma uszko. Ale jeszcze nie widzę. Ktoś tam jest. To miejsce, w którym będziemy prowadzić zlot, jest mega. Bardzo dużo sygnałów, bardzo fajnych rzeczy wychodzi. I to jeden z nich. Medalik. Tak z jednej strony się prezentuje, a tak z drugiej jest tu jakaś postać. Proszę bardzo, śliczne. Bardzo niesamowite miejsce i bardzo mnie zaciekawia, co tu jeszcze znajdziemy. Serce zaczęło mocniej bić. Myślałem, że piękna, duża moneta, ale okazało się, że jest to, zobaczcie co. Z tej strony słabiej widać napisy, odwrócę. Na drugą widać tutaj jakiś monogram, prawdopodobnie Fryderyk Wilhelm Rex, ale to tylko moje domniemanie, ewentualnie coś innego. Natomiast nawiązując do tego, co mówiłem na początku, nie jest to moneta, tylko to jest duża plomba. I to jak duża. Zobaczcie, jaka gruba. Idąc sobie założoną trasą, zaczepił mi oczywiście sygnał, dosyć głęboki. Ale go podkopałam, bo kopię każdy dołek i znalazłam 10 feningów, proszę bardzo. Tak z jednej i tak oto z drugiej. Jest i łoto łon, zobaczcie. Pięknie zdobiony pierścionek z taką ala imitacją
niby kamienia, to też jest jakiś element wprasowany z miedziuchy. Duży, duży, bardzo duży pierścionek. W takich miejscach właśnie jak tutaj szukamy, gdzie kręcił się człowiek, nie może takich rzeczy zabraknąć. Jest tutaj też i biżuteria. I to niejaka. I to nie byle jaka, a niejaka. Piękna biżuteria. Jeden silber grosz z 1862 roku. Widać, że w pięknym stanie. Oczyścimy go później płynem konserwo i zobaczymy, jak on się tutaj nam, ten silber grosz, zachował, w jakim jest stanie. Jestem przekonany, że podczas naszych wspólnych poszukiwań miejsca bitwy wojsk szwedzkich, która odbyła się tutaj w 1703 roku, znajdziemy dużo więcej różnych przedmiotów. No i oczywiście, że namierzymy miejsce tej potyczki. A teraz zabierzemy Was w miejsce, gdzie odbędą się trzecie Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych. Lecimy! Jesteśmy już na miejscu, na plaży miejskiej w Lidparku Welskim. To tutaj możesz zdobyć tytuł Mistrza Polski w poszukiwaniach plażowych. Dla pierwszych trzech osób w kategorii kobieta i mężczyzna przewidziane są oczywiście puchary, a dla pięciu osób w kategoriach takie oto sita, które ufundowała firma Swager. Ale jeszcze tutaj bardzo ważna informacja. Na tej plaży zostanie zakopany specjalny żeton, który premiuje wygranie wykrywacza metali. Każdy uczestnik ma równe szanse. Można zostać mistrzem Polski w poszukiwaniach, a przy okazji znaleźć szczęśliwy żeton i otrzymać wykrywacz metali firmy Nocta. Ustawiona jesteś, co? Tak jest. Od czegoś trzeba zacząć. Od 50 groszy. A ja mam złotóweczkę. Kolejny sygnał i 20 groszy. Trochę poleżało, ale nie martwcie się, jest bardzo dużo tu sygnałów, na pewno zostawimy coś dla Was. I ja mam też 20 groszy, także nie jestem gorszy od Ewelinki. Jest i kapsel, natomiast muszę Wam powiedzieć, że plaża w Lidzbargu jest czystą plażą. Miałem przyjemność chodzenia na wielu plażach i znajdowałem tam bardzo, ale to bardzo wiele różnych kapsli, zrywek. Natomiast tutaj to są sporadyczne takie znajdki. Świadczyć to może o tym, że każdy sygnał, który tutaj kopniecie, to będzie żeton. Ten żeton premiowany, który pozwoli Wam zdobyć albo wykrywacz metali, lub tytuł mistrza lub mistrzyni Polski w poszukiwaniach plażowych. Pokopane w lesie, pokopane na plaży. Ruszamy dalej w trasę, pokręcić się po Lidzbargu. Thank you.
powrocie po poszukiwaniach, to jest zawsze czas mycia i czyszczenia monet. Ja do czyszczenia sreberek używam tego oto płynu, płynu konserwo. Płyn ten świetnie poradzi sobie również w czyszczeniu przedmiotów wykonanych z metali kolorowych typu miedź, mosiądz, cynk czy aluminium. Każdy uczestnik detektorystycznej majówki Blitzbargu od producenta sklepu Poszukiwacz EU otrzyma taki płyn w pakiecie. Będzie go można odebrać w biurze zawodów. Obecnie prowadzimy zapisy na zlot, na poszukiwania i na Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych. Jeżeli ktoś z Was chciałby uczestniczyć w tym wydarzeniu, link do biletów znajdzie w opisie pod filmem. Jadę do Blitzbarga na zlot detektorystów. Wbijajcie na zlot, zobaczymy się na miejscu. No i na koniec chcielibyśmy się z Wami pożegnać. I mam nadzieję, że wszyscy razem zobaczymy się 19, 20 i 21 maja w Blitzbargu Welskim. Do zobaczenia! Do zobaczenia!